My też chcemy zabrać głos. Panie prezesie, apel do pana. Jest pan bossem dużej instytucji, państwowej. Koledzy i koleżanki redaktorzy porobili się reżyserami filmowymi. Sami od siebie kupują scenariusze. To jest jakaś totalna paranoja i to trwa od lat. Zaczął to Mariusz Walter jeszcze za PRL-u, żeby się przemyślić do zawodu filmowca. I teraz proszę bardzo, jeśli pan da za reżyserem filmowym, co mnie bardzo zaskoczyło, bo już redakcja sportowa, tam są w tej chwili sami reżyserzy filmowi. Więc w tym momencie, jak chcesz być kolegą reżyserem, to daj etat komuś innemu, nie bądź redaktorem i idź na wolny zawód i posmakujesz tego chleba. Bo tak to ja robię za researchera. Ja wyszykuję tematów jakimś gamoniom, którzy mówią, teraz mnie interesuje, a za półtora roku mój temat leci. Z wymienionej troszeczkę wersji i to jest złodziejstwo zwykłe. I cynizm jest po prostu okrutny. I pan to może administracyjnie uciec, powiedzieć, proszę państwa, jeśli chcecie robić filmy, to zwolnijcie etaty.